Była córką oberżysty, a została matką cesarza. Mówimy dzisiaj o kobiecie, której zawdzięczamy najsłynniejsze schody na świecie. 28 stopni, których kopie znajdują się między innymi tuż przy polskiej granicy w Czechach i również bardzo blisko Wrocławia. Znane są jako Scala Santa, czyli Święte Schody, i znajdują się w Rzymie. Przywiozła je w 326 roku Święta Helena, matka Konstantyna I, którą możemy uznać za pierwszą kobietę archeolog, odkrywczynię w historii świata. Święta Helena pojechała do Palestyny, żeby odkryć fragmenty grobu Chrystusa. Przy okazji przywiozła również 28 stopni ze schodów, którymi na sąd szedł Jezus. Święte Schody znajdują się w pochodzącym z XVI wieku budynku naprzeciwko Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, który został wzniesiony w 1589 na polecenie papieża Sykstusa V. Według legendy schody te prowadziły do pałacu namiestnika Judei, Poncjusza Piłata. Miał przejść po nich ubiczowany Chrystus, a krople jego krwi spadały na niektóre ze stopni. Najsłynniejsza kopia Świętych Schodów znajduje się w Kralikach, w tamtejszym klasztorze, który góruje nad całym miastem i który znajduje się bardzo blisko polsko-czeskiej granicy. Ten niesamowity, piękny kompleks klasztorny nad Kralikami powstał, ponieważ w tamtym miejscu znajdowało się źródełko. To źródełko, jak się okazało, miało cudowne właściwości. Ktoś umył sobie w nim oczy, odzyskał wzrok. Z czasem zaczęły tam przychodzić pielgrzymki. Powstała pierwsza kapliczka, potem kościół i w końcu to ogromne założenie, które między innymi w XVIII wieku częściowo spłonęło i zostało odbudowane jeszcze piękniej, jeszcze wspaniale. Kraliki odwiedziłam już jakiś czas temu, wtedy też zrobiliśmy tam zdjęcia, żeby pokazać Wam między innymi po raz pierwszy teraz kaplicę Świętych Schodów. Ona jest schowana jakby na jednym z dziedzińców kompleksu klasztornego. Kralicki klasztor stoi na Górze Matki Bożej. Jego zabudowania łączy z Kralikami 1,5-kilometrowa aleja, przy której stoi 6 kaplic. Podczas wojny 30-letniej na wzgórze nad Kralikami podążały procesje mieszkańców miasta, pomiędzy którymi znajdował się mały Tobiasz Becker. Przyszły biskup hradecki złożył pewnego razu ślubowanie, że doprowadzi do powstania w tym miejscu świątyni. Założenie było gotowe 21 sierpnia 1700 roku, kiedy przeniesiono tam cudowny obraz Matki Bożej Większej, Santa Maria Maggiore. To są kralickie Święte Schody. Środkiem wchodzi się wyłącznie na kolanach, natomiast tędy można tylko schodzić na dół. Spójrzcie, jaka cudowna jest ta kaplica w środku. Z przodu wita Was Jezus, obok którego stoi Piłat. To są naturalnej wielkości figury. Całość tej kaplicy nawiązuje właśnie do pałacu Piłata. Podobne kaplice znajdują się również w innych zabytkach blisko polsko-czeskiej granicy, między innymi w zamku w Podsztajnie. I tutaj ciekawostka, bo hrabina z tego zamku przekazała właścicielom Sośnicy koło Wrocławia marmur kararyjski, z którego mogli zbudować kolejną fantastyczną, okazałą kopię Świętych Schodów. I tak doprowadziłam Was tuż pod Wrocław do kościoła w Sośnicy.
Kościół w Sośnicy powstał najprawdopodobniej około 1244 roku. W 1504 roku dobudowano wieżę. Fundatorką świętych schodów w Sośnicy była hrabina Maria Wirzundburg, która postanowiła udać się na pielgrzymkę do Rzymu. W tamtych czasach to było nie lada przedsięwzięcie. Długa podróż, gospody, brak map, noclegów. Ale kiedy już Maria dotarła do tego Rzymu i zobaczyła te schody na Lateranie, te słynne, oryginalne, święte schody, które mają 28 stopni, postanowiła, że chce mieć je również tutaj, w Sośnicy. Maria chciała, żeby te schody były z najlepszych materiałów, stąd ten marmur kararyjski. W 1783 roku Maria spoczęła w tym kościele, ponieważ kazała również tutaj, pod schodami, zrobić kryptę grobową. Wkrótce spoczęli tu również właściciele pobliskich jurczyc. Kiedy przyjedziecie już do Sośnicy zobaczyć święte schody, albo pojedziecie troszkę dalej, do Kralik po czeskiej stronie, pamiętajcie, żeby obejrzeć też te dwa zabytki dokładniej. Tu w Sośnicy, na ścianach, znajdują się piękne, zabytkowe epitafia. Między innymi to z XVI wieku cała rodzina patrzy na zmartwychwstałego Chrystusa. Dlaczego dzisiaj taki odcinek? Dlatego, że już niemalże za chwilę święta Wielkiej Nocy. Cała ekipa Dolnośląskich Tajemnic życzy Wam pięknych, spokojnych, cudownych świąt i uwaga, bez nadmiaru sernika.